4 odbyła się kolejna zwyczajna sesja Rady Miasta. Podczas obrad podjęto kilka ważnych decyzji finansowych. Radni podjęli uchwały o zmianie w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kępno na lata 2014-2022, a także uchwały o zmianach w budżecie gminy Kępno na 2014 rok. Rajcy zdecydowali o zwiększeniu środków finansowych do wysokości 52 tysięcy złotych na budowę remizy OSP w Szklarce Mieleńskiej. Dlatego plany powstania placu zabaw dla dzieci w Zosinie, powstania progu zwalającego przy szkole w Kierz i budowy parkingu przy kościele w Świbie trzeba odłożyć na kolejne rozdanie finansowe. Podczas sesji radni oddali w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Miejscowości Kliny części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym krążkowym miejscowości Kliny. W trakcie interpelacji radna Krystyna Możdanowska pytała o rozbudowę domu ludowego w Myjomicach. Została podpisana umowa na rozbudowę domu ludowego w Myjomicach. I jest wykonawca, tam już prace zaczęły się robić, ale proszę mi powiedzieć, czy tam też jest, bo jak tu czytam w tym ogłoszeniu przetargowym, nie ma nic wspomniane o kuchni, o centralnym ogrzewaniu, może ja to źle czytam, może to jest ujęte w jakimś tam punkcie tu, jak jest to, to przepraszam, ale proszę troszeczkę więcej, szerszej informacji bym chciała zaczerpnąć na temat tej remisji, dobrze? Zakres remontu obiektu w Myjomicach Ostrowcu jest następujący. Jest do wykonania są wszystkie roboty niezbędne wewnątrz obiektu. To jest całe centralne ogrzewanie, wszystkie wodociągi, wszystkie kanalizacje, cała energetyka i wszystkie prace budowlane, czyli ściany, sufity, podłogi. Również centralne ogrzewanie. W tym zakresie przyłączę do kanalizacji, który jest w tej chwili w trakcie budowy. Nie jest wykonywany dach, ponieważ pokrycie dachowe na obecną chwilę jest dobre. To proszę mi jeszcze powiedzieć, czy ten zakres, przepraszam bardzo, że przeszkodziłam, czy pan mówi? Nie, oczywiście. Więc proszę mi powiedzieć, czy tam jest też jeszcze w tym kuchnia, remont kuchni? Remont kuchni też jest, natomiast nie ma wyposażenia jako wyposażenia. I tu pieniądze, które są jak gdyby społeczności wiejskie zabezpieczyły w ramach funduszy sołeckich, będą w części oczywiście, bo część być może będą na niektóre roboty uzupełniające, bo wiemy przy remontach, gdziekolwiek robiliśmy, że w trakcie wychodzą, również z tego jest możliwość wtedy uzupełnienia tego. Podczas sesji podziękowano za wkład wielu lat pracy i trudu sołeckiego Czesławowi Idzikowskiemu, sołtysowi z Osin, który, jak podkreślała burmistrz Aniela Kępa, miał 100% frekwencję na wszystkich sesjach, zebraniach wiejskich i rzetelnie wypełniał swoje obowiązki. Nowym sołtysem Osin został Andrzej Gabryś, który nie miał w wyborach na stanowisku kontrkandydata.